Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w poniedziałek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Startuje nowy tydzień, który jak zawsze będzie obfity w bardzo istotne i ważne wydarzenia, które być może mogą nawet wstrząsać rynkami. Informacji ze Stanów Zjednoczonych również nie zabraknie, dlatego warto być na przykład u mnie na Twitterze, bo tam będę te konkretne godziny i daty tych informacji również podrzucał. A co nas dzisiaj czeka? Tradycyjnie rozpoczniemy od przykroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem, a w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na topowych rynkach zagranicznych oraz co ciekawego wydarzyło się na GPW, bo coś mi się wydaje, że dzieje się tam. Całkiem dużo. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie na świecie, czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Przypominam również, że dzisiaj wyleciały dodatkowe nagrania w Przeglądzie sektorowym, gdzie oglądaliśmy sporą ilość spółek z WIG 20. Dodatkowo nagranie w portfelu krypta, jak również w portfelu dywidendowym. I już nie przedłużając, przechodzimy do pierwszych istotnych informacji. Inny. Przeprowadziły kolejne ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu. Wojska chińskie przeprowadziły w niedzielę wspólne patrole gotowości bojowej i aktualne ćwiczenia bojowe, poinformowało dowództwo chińskich sił zbrojnych. Według komunikatu ćwiczono uderzenia z lądu i morza. Ministerstwo obrony Tajwanu podało, że w ciągu ubiegłych 24 godzin wykryto wokół wyspy 57 chińskich samolotów bojowych i 4 okręty nawodne. 28 samolotów wleciało do strefy obrony powietrznej Tajwanu. Niektóre z nich tak tzw. linię medianu w tajwańskiej, stanowiącą nieoficjalną strefę buforową między obu stronami. Według ministerstwa były wśród nich myśliwce SU-30, i J16 oraz bombowce H6 zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Chiny po trzech latach otworzyły granice. Władze Chin zniosły w niedzielę utrzymywane od prawie trzech lat surowe restrykcje na granicach, ostatecznie kończąc z polityką zero szkodnik. Podróżni przybywający do tego kraju samolotami, promami i przez granice lądowe nie muszą już przechodzić kwarantanny. Kontrowersyjne dotacje dla brytyjskich posłów. Tyle już zarobili za dodatkowe prace. No to zerknijmy na szczegóły. Brytyjscy posłowie w niewystarczająco transparentny sposób zgłaszają otrzymywane dotacje i w wielu przypadkach, nie wiadomo, to naprawdę za nimi stoi, ocenia w poniedziałek na podstawie przeprowadzonej analizy stacja Sky News. Co ciekawe, najbardziej jaskrawym przykładem jest to, że trzeci, największym darczyńcą dla posłów w obecnej kadencji parlamentu jest firma MPM Connect, która nie ma nawet strony internetowej. Według rejestru firm nie zatrudnia żadnych pracowników, a pod zapisanym w rejestrze adresem nikt o niej nie słyszał. To zobaczmy, ile zarobili. Od początku tej kadencji brytyjskiej Izby Gmin, czyli od grudnia 2019 roku, posłowie wykonując dodatkową pracę niezwiązaną z ich działalnością parlamentarną, zarobili 17,1 miliona funtów, wynika z opublikowanej w niedzielę analizy stacji Sky News. Zdecydowaną większość tych dodatkowych pieniędzy, 15,6 miliona funtów, zarobili posłowie z rządzącej partii konserwatywnej, a rekordzistką jest, była premier która głównie w ramach honorariów za różnego rodzaju wystąpienia otrzymała ponad 2,5 miliona funtów. I co ty na to? Daj znać w komentarzu. Leczmy dalej. Niemcy są już pewni, że do końca zimy gazu im nie zabraknie. Dalej chcą jednak oszczędzać. W Niemczech nie zabraknie gazu do końca zimy. Zbiorniki z gazem będą wypełnione w ponad 50%, oznajmił szef Federalnej Agencji do Spraw Sieci. Jednocześnie ostrzegł, że jest jeszcze za wcześnie, by rezygnować z oszczędzania surowca. Media. Jedynie 7 krajów Unii Europejskiej zmniejszyło import z Rosji. Unia Europejska dąży do poważnego ograniczenia więzi handlowych z Rosją po inwazji tego kraju na Ukrainę, a przede wszystkim chce uniezależnić się od dostaw rosyjskich nośników energii, co nie jest łatwe. Ocenia w niedzielę hiszpański portal. Zgodnie z danymi Eurostatu, między lutym a sierpniem 2022 roku tylko 7 z 27 państw unijnych zmniejszyło import z Rosji. Są to Finlandia, Litwa, Łotwa, Dania, Estonia, Szwecja i Irlandia. Pomimo zatwierdzenia 9 pakietów sankcji, Unia Europejska nadal finansuje machinę Putina, skomentował portal. Ogólna wielkość unijnego importu z Rosji spadła jednak z ponad 20 milionów ton w styczniu. 2022 roku do 13 milionów ton w październiku, co oznacza zmniejszenie wartości z 22 miliardów euro do 12,8 miliardów. Aż 20 państw Unii zwiększyło import z Rosji. W przypadku Hiszpanii nastąpił wzrost o 51%, to niewiele w porównaniu ze Słowenią wzrost o 346%, Luksemburgiem wzrost o 262%, Austrią 139%. Na czołowych miejscach listy znajdują się także Węgry i Grecja. Do sierpnia 2022 roku import towarów z Rosji do Francji był większy o 84%, a do Włoch o 100%. Według portalu Polska, pomimo bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy, zwiększyła import z Rosji o 24%, Niemcy o 33%, a Czechy o 31%. Jestem bardzo ciekawy. Komentarza z Twojej strony, daj znać, popatrzmy dalej. Premier Szwecji o przystąpieniu do NATO. Turcja żąda rzeczy, których nie możemy dać. Turcja żąda rzeczy, których nie możemy i nie chcemy dać, oświadczył w niedzielę premier Szwecji, kurorcie Narciarskim na zachodzie swego kraju podczas dorocznej konferencji na temat bezpieczeństwa. Premier, po raz pierwszy publicznie zakwestionował żądania Turcji na drodze Szwecji do NATO, które jego zdaniem wykraczają poza zawarte pod koniec czerwca 2022 roku porozumienie z Ankarą o wspólnych działaniach na rzecz walki z terroryzmem. Szwecja przywraca służbę cywilną. Rząd Szwecji przywrócił obowiązek służby w obronie cywilnej jeszcze w tym roku. Na ćwiczenia zostaną powołane osoby mające wesprzeć ratownictwo, poinformowano w poniedziałek. Powodem jest sytuacja na Ukrainie, w tym rosyjskie ataki na ludność cywilną. Służba cywilna została zniesiona w Szwecji w 2008 roku, gdy uznano, że w regionie nie ma już ryzyka wystąpienia konfliktu zbrojnego. Szkolenia ludności na wypadek kryzysu na dużą skalę organizowano w okresie zimnej wojny do lat 90. Cykliczne kursy odbywali m.in. pracownicy służb ratunkowych, medycy oraz personel przedszkoli, ale też np. pracownicy zakładów energetycznych. Włosi stworzyli fundusz w ramach KPO z przeznaczeniem na odszkodowania dla byłych więźniów niemieckich obozów. Poprzedni włoski rząd Mario Dragiego stworzył w ramach KPO fundusz w wysokości 55 milionów euro. Przeznaczeniem na odszkodowania dla byłych więźniów niemieckich obozów i ich rodzin. Wykluczono z niego ofiary Holokaustu, którym już wcześniej wypłacono zadośćuczynienie. Od lat odszkodowań od Niemców za ich zbrodnie domagały się we Włoszech rodziny ofiar niemieckich egzekucji z czasów II wojny światowej. KPO Włochom zaczęto wypłacać w 2022 roku. Włoskie media przypomniały w tym kontekście, że w 1961 roku Niemcy otrzymały gwarancję immunitetu w przypadku roszczeń za straty wyrządzone we Włoszech podczas II wojny światowej. Zawarte wówczas porozumienie działało przez dekady do roku 2020, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Rzymie orzekł, że immunitet jest ważny w relacjach między dwoma państwami, ale nie można odmówić obywatelowi prawa do przedstawienia swoich roszczeń innemu krajowi. Włosi chcą uniknąć eskalacji w tym dyplomatycznym sporze. Dlatego poprzedni rząd Mario Dragiego stworzył w ramach KPO fundusz w wysokości 55 milionów euro z przeznaczeniem na odszkodowania dla byłych więźniów niemieckich obozów i ich rodzin. Rząd Izraela polecił policji usuwanie z miejsc publicznych palestyńskich flag. Minister Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izraela polecił policji usuwanie palestyńskich flag. Z miejsc publicznych, nazywając je symbolem terroryzmu, poinformowała w poniedziałek telewizja Al Jazeera. Goldman. Świat musi się przyzwyczaić do wysokich cen Musimy się przyzwyczaić do wysokich cen surowców, twierdzi analityk Banku Inwestycyjnego Goldman w rozmowie z holenderskim dziennikiem. Według eksperta skoki cen są wynikiem m.in. wieloletniego zaniedbywania przez inwestorów starej gospodarki. Analityk zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku nie tylko padł rekord cen takich surowców jak gaz, ale generalnie rynki surowców były niestabilne, a ceny zmieniały się jak szalone. Jak ocenił, to dopiero początek i musimy przygotować się na jeszcze wiele zawirowań. Rozmówca dziennika przypomniał, że jeszcze niedawno nadpodaż surowców powodowała obniżenie cen. W efekcie uzyskaliśmy niską i stabilną inflację oraz bardzo niskie stopy procentowe, stwierdził. Zauważył, że inwestorzy koncentrowali się wówczas na lokowaniu swoich pieniędzy w akcjach takich firm technologicznych jak Amazon czy Facebook, co odbywało się kosztem starej gospodarki, takiej jak przemysł oraz koncerny naftowe. To samo w sobie nie powoduje wysokich cen surowców, ale historia pokazuje, że do tego potrzebny jest szok popytowy i to się stało w wyniku postszkodnikowego ożywienia gospodarczego oraz konfliktu na Ukrainie. Chin zwiększył rezerwy złota. O kolejne 30,5 tony wzrosły oficjalne rezerwy złota Ludowego Banku Chin. Chińczycy chwalą się już posiadaniem przeszło 2000 ton królewskiego metalu. Można się spodziewać, że Chińczycy będą stopniowo odnajdować złoto w swoim skarbcu. Oficjalnie dysponują obecnie szóstymi największymi rezerwami metalu na świecie. Więcej zgromadziły USA, Niemcy, Włochy, Francja i Rosja. Koniec z przestarzałym McDonald'sem. Koncern zapowiada zwolnienia. McDonald's zapowiedział redukcję zatrudnienia, które mają być przeprowadzone do kwietnia. Jednocześnie koncern planuje rozszerzyć swoją działalność poprzez nowe rodzaje restauracji. Jest to element szerszego planu restrukturyzacji dla sieci burgerów. Jest to element szerszej strategii, która ma na celu przeprowadzenie rewolucji w planie strategicznym. Od teraz McDonald's znacząco zmieni struktury dotyczące franczyzy, a wpływ na właścicieli restauracji będzie minimalny. Chodzi o uporządkowanie własnego domu, zaznaczył dyrektor generalny firmy. McDonald's zatrudnia około 200 tysięcy osób na stanowiskach korporacyjnych i we własnych lokalach. 70% z nich pracuje poza Stanami Zjednoczonymi, już wcześniej odchudzał swoje listy płac. W 2018 roku w ramach restrukturyzacji zmniejszył liczbę biur terenowych z 21 do 10. Nikt nie trafił szczęśliwej szóstki. Do wygrania będzie teraz trzecia najwyższa kwota w historii USA. W najbliższy wtorek główna nagroda na amerykańskiej loterii Mega Millions sięgać będzie według szacunków ponad miliard dolarów. W sobotnim losowaniu nikt nie trafił sześciu szczęśliwych numerów, za 940 milionów. Jak zamierzasz, no to trzymam kciuki, niech Ci się poszczęści. Popatrzmy dalej. Do opanowania drożyzny wciąż daleko. Według analityków, inflacja bazowa mogła być w grudniu nawet wyższa niż w listopadzie. A w następnych miesiącach będzie jeszcze gorzej, pisze w poniedziałek dziennik Gazeta Prawna. Wstępne dane o inflacji, jakie przedstawił pod koniec ubiegłego tygodnia główny urząd statystyczny, zaskoczyły analityków. Okazało się, że ceny Płacone przez konsumentów były tylko o 16,6% wyższe niż rok wcześniej. Tylko, bo ekonomiści oczekiwali wzrostu przekraczającego 17%, w listopadzie wskaźnik podskoczył o 17,5%. Gazeta zaznacza, że główne źródło pozytywnej inflacyjnej niespodzianki to nośniki energii, które w grudniu potaniały o 3,3%. W skali roku wzrost cen w tej kategorii spowolnił do 31,2%. Przypuszczamy, że do spadku przyczyniły się przede wszystkim ceny węgla, gdyż zima jak dotąd jest łagodna, a popyt ze strony gospodarstw domowych mógł zostać zaspokojony wcześniej, ocenili ekonomiści banku Millenium. Inni analitycy wskazywali, że do spadku cen węgla przyczyniła się rządowa akcja z dostarczaniem taniego opału na składy. Polska nie była jedynym krajem, w którym w grudniu doszło do wyhamowania inflacji. Nie oznacza to jednak, że presja na wzrost cen maleje. Wysokie koszty pracy największym problemem firm produkcyjnych. 61% firm produkcyjnych określa swoją sytuację finansową jako dobrą, a 38% jako stabilną stwierdzono w raporcie Europejskiego Funduszu Leasingowego. W kontekście sytuacji gospodarczej dodano, że 53% respondentów jako największy problem dla firm wskazało wysokie koszty pracy. Ten sam odsetek ankietowanych dostęp do pracowników 52% optymalizację kosztów a 49% trudność Planowaniu produkcji. Nieco mniej, bo 46% firm zwraca uwagę na rosnące koszty produkcji oraz tyle samo na utrzymanie jakości. Dla 45% przedsiębiorców wyzwaniem pozostaje optymalizacja wydajności stwierdzona. Kurs euro bez większych zmian. Poniedziałkowy poranek na polskim rynku walutowym nie przyniósł większych zmian. Kurs euro utrzymuje się w trendzie bocznym. Przy utrzymującej się globalnie słabości dolara, cena amerykańskiej waluty znalazła się poniżej 4,40, a jak w tym momencie i się kurs złotego do poszczególnych walut. Za chwilkę zobaczymy. Grupa Intercars miała w grudniu 2022 roku miliard 284 miliony przychodów. To oznacza wzrost rok do roku o 19 W całym 2022 roku grupa wypracowała 14 miliardów 909 milionów przychodów, czyli o 23,6 więcej rok wcześniej. W piątek poznaliśmy bardzo dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Które wywołały euforię na rynku. Zobaczymy, czy jeszcze jest ona kontynuowana, a być może już się gaszą. Jutro też kolejne istotne informacje. Podrzucę wszelkie istotne dane na Twitterze. Jeżeli chodzi o indeks strachu, widzimy, że wrócił on na poziom neutralny i obecny wynik to 52. Jeżeli chodzi o rynki globalne, to popatrzmy, że dzisiaj mamy piękną zieleń. Począwszy od Australii przez południową Afrykę, Izrael, kraje azjatyckie, Europę. Kanadę i tylko Brazylia złamała się tej tendencji. Popatrzmy dalej, jeżeli chodzi o S&P 500 w tym momencie, gdy to nagrywam, pamiętajmy sesja trwa w najlepsze. Tesla pięknie odbija, 8,5%, Amazon 3, 3,5%, Google 2,7%, Meta ponad procent, Apple 2 ponad, Microsoft ponad 2 i popatrzmy, Nvidia ponad 7. Jednym słowem, mocna, ciekawa sesja. No to popatrzmy na indeksy. Ropa wzrosty, 80% lat za baryłkę w tym momencie. Niemiecki DAX Piękne, tłuste wzrosty 14812 812 punktów. Nasdaq potężne odbicie 11268 punktów. SP 500 również mocno odbija 1942 punkty. Dow Jones do góry 33 870 i Russell w dół 1750 punktów. Jeżeli chodzi o metale, srebro do góry 23,95 za uncję. Złoto do góry 1875 dolarów za uncję. I jeżeli chodzi o złotego rank. Roże 4,76, funcik do góry 5,33, euro do góry 4,69 i dolar w dół 4,37. Jeżeli chodzi o euro-dolara, tutaj widzimy, że mamy potężne wzrosty 1,07. No to zerknijmy na kolejny istotny rynek, czyli rynek kryptowalut, który jak widzimy w tym momencie na indeksie strachu cały czas jest wystraszony. Poziom 25 na indeksie. Jeżeli chodzi o zachowanie topowej dziesiątki, to bitcoin rośnie o prawie 2% w ciągu doby. I 17 300 dolarów kosztuje teraz jedna sztuka. Ethereum rośnie o 5,5%, a 1336 dolarów kosztuje sztuka. Rośnie również Binance Coin prawie 6%, XRP 440, Cardano prawie 12%, a największe skrajności to popatrzmy Gala, która eksplodowała wręcz 55% w ciągu jednej doby. Zilliqa 47, Solana 25, Aptos 21 i jak widzimy dwucyfrowych, odbić dzisiaj nie brakuje. Potężne, potężne wzrosty. Z drugiej strony, jak widzimy, spadków bardzo, ale to bardzo mała ilość. Czyli, czyżby nam się rozpoczął jakiś ciekawszy rajd? Widzimy optymizm na rynkach tradycyjnych, również udziela się i rozlewa się po rynku kryptowalut. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczam na głównym kaflu kanału. Tutaj dostęp do Dexa. Tutaj mamy OKEXA, o którym kiedyś wspominał masko oczywiście i Kanga, czyli najprostszy sposób, żeby zakupić swoje pierwsze krypto za złotówki. Przypomnę również o trwającej ankiecie na karcie społeczności, gdzie zapraszam do aktywności, gdyż masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd sektorowy będę dla Ciebie przygotowywał w najbliższą niedzielę. Przypominam, że dzisiaj oglądaliśmy spółki z WIG20 na przeglądzie sektorowym i tam też Cię zapraszam. To jest miejsce, gdzie najczęściej omawiam poszczególne sektory, indeksy właśnie z GPW. Jeżeli chodzi o obecne wyniki ankiety, to jest 185 oddanych głosów i popatrzmy, jak ja wyrównam Walka. Bardzo ważne sektory do wyboru. Między innymi banki, gaming, OZE, spółki paliwowe czy spółki z Wig20. Sam jestem ciekawy, kto zwycięży w tym starciu. Tak więc zapraszam do aktywności. A teraz przejdźmy i podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW. Czy te optymistyczne wzrosty na rynku zagranicznym również udzieliły się inwestorom z GPW? Pierwsze zestawienia. Wig Ukraina, Astarta 3% na plusie, Owo Star, Kernel delikatny plus traci, jak widzimy, IMK 90, 9, czyli kosmetycznie. Obrót największy generuje kernel 3 100. Na spółkach energetycznych skromnie Nowawiz 28 na plusie, jako generacja 2, traci Enea 33, PGE 287 i generuje najwyższy obrót 47 milionów. Na spółkach dywidendowych live Chat 3% na plusie, potem na bez zmian SFD oraz Atlanta, nie mamy żadnej spółki, która by dzisiaj traciła. Na spółkach gamingowych na małym obrocie Hydra 20%, Games Operator 13% na plusie, Art Games 10%, 10% również Movie Games, tak więc widzimy, że to są największe wzrosty, a największe spadki to Moonlight 10% w dół, EC Games 9,30%, LT Games 9% czy Alliance 7%. Liderem obrotu jest dzisiaj oczywiście król CD Projekt, rośnie o 89% na plusie, 67 milionów wynoszą obroty, TS Games 5,400, 5,200 Huge czy 11bit 3,400, sam indeks rośnie o 0,5%, zamyka się na kursie 17,430 punktów. I przy okazji patrzymy na rejestr krótkiej sprzedaży, co tam wielcy shortują. I widzimy, że CD Projekt cały czas jest pod presją shortów, jest ich aż 5. Dodatkowo shortują Dino, Allegro, TS Games oraz GPW. I zerknijmy na banki, które jak widzimy cały czas mocno kontynuują ride. Unicredit 7,3 na plusie, PKOSA 4,2, PKBP 3,7. Sam indeks puchnie o 3,21 zamyka się na poziomie 7129 punktów. Tracą tylko dwa banki kosmetycznie BNP 35, setnych, a milenium prawie procent. że obrotu to PKBP 131 milionów, 100 milionów PKOSA. Jeżeli chodzi o OZE, MT Energia 4,8 na plusie, Termo 4,5, czy Sanex 3,18. Największe spadki to Berg Holding 21. Solar Innovation 10% na minusie, VAT 5,60. Liderzy obrotu to zepak 2 mln, biliona prawie. Unimod i Sanex bańka 400. No i popatrzmy, co się dzieje ciekawego na indeksach. Dzisiaj górnictwo prowadzi 7,47, odzieżówka 3,56. Z dużych indeksów WIG-20 rośnie aż o 3%, czyli widzimy, że euforia. W Stanach udzieliła się dzisiaj inwestorom na GPW 1912 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o średnie spółki, a raczej małe swig 813 na plusie 18658 punktów i mW 4116 na plusie 4448 punktów. Największe spadki za to notuje oczywiście shorty, energetyka 19, paliwa oraz media delikatnie na minusie. W szczegółach popatrzmy, KGHM dzisiaj puchnie niesamowicie 8,5% na plusie, Allegro pięknie 7,5, LPP 48PKSA 42, a traci tylko 4 spółki o Orlen, Kenty, CCC oraz PGE, w tym CCC i PGE spadają poniżej 2%. Też obrotu to jest Orlen 352 miliony, powyżej stówki również KG, PZU, Allegro, PKBP oraz PKO SA. To jest bardzo pozytywna sesja na DWIG-20. Zresztą u nas na Twitterze dwa taki miernik sentymentu. Przed sesją odpalam właśnie takie głosowanie i dzisiaj większość oczywiście głosujących wskazała, że będą wzrosty. Na GPW i na Twitterze można sobie te wyniki podejrzeć. Jeżeli chodzi o MWiG-40, tutaj widzimy, że Autopartner rośnie 5,4%, Servita 4,2%, Dom Development 4,2%, liderzy spadku to Enea 3,3% czy Grupa Pracy 2%. Wydatę obrotu jest Alior 18,300, 13,700, Tauron. Popatrzmy na małe spółki z SWiG-80, czy tam też jest pozytywnie? Jak to wygląda? Liderzy wzrostu to Toja 9,2%, shopper 6,9%, Torpol 6,5%, liderzy spadku to Molecure 3,8%, i Bioton 233. Liderzy obrotu biometru 3600, 2800, Torpol. Jeżeli chodzi o New Connect, to w dniu dzisiejszym Bistek rośnie 27%, Ekipa 27%, Hydra 20%, to są największe wzrosty i też jak widzimy dwucyfrowych odbić nie brakuje. Z drugiej strony największe spadki na New Connect, cie. popatrzmy co tam dzisiaj straciło najmocniej, jest to Berg holding na potężnym obrocie 21% w dół, Emont 20% w dół, czy na przykład Kodadik 16% w dół i zobaczmy, czy była jakaś spółka, która przekroczyła dzisiaj obrocie milion. I jeżeli chodzi o właśnie tych liderów. To jest to spółka Emont, banieczka na obrocie. Genom tak był blisko, 985 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, WIG, popatrzmy. W dniu dzisiejszym MediCarg 23% na plusie, Gemx Operator 13, 11, Exotic, Benzin 10. To są największe wzrosty. Na dużym obrocie wyróżnia się oczywiście Kagich oraz Allegro. Z drugiej strony najmocniejsze spadki notuje dzisiaj Nexity, traci aż 9,5%. MW Trade 7,8%, Redsboot 7%, czy Reino 6,70%. Liderzy obrotu spoza spółek z WIG 20, popatrzmy, co się mieści na pierwszym na ekranie, no chyba nie mamy nic. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy, mamy piękny rajd i kontynuację wzrostów, tak więc jeżeli chodzi o WIG, no to jak dla mnie w długim terminie, no to kolejna strefa, czyli półka pomiędzy 60 a 65, oczywiście 65 jako punkt docelowy, jeżeli wystarczy im sił i Stany nie pokrzyżują planów. Jeżeli chodzi o WIG20, też przepiękna sytuacja. Wiemy, że najważniejsza strefa to ta psychologiczna, niesamowicie ważna bariera 2000 punktów, które być może domkniemy, jeżeli rynek i oczywiście Ameryka pozwoli. Tak więc trzymajmy kciuki. Kolejny cel to 1950. Jeżeli chodzi o SWIK 80, tutaj mamy wręcz niesamowity rajd wzrostowy. 19 tysięcy czeka, jeżeli ta struktura się utrzyma. 18,5 zostało przekroczone. Tak więc trzymajmy kciuki, oby w tym tygodniu po prostu się poniżej tej strefy nie zamknęli, tylko żeby budowali wyższą sekwencję. Jeżeli chodzi o MWIK 40, tutaj też się wzrosty rozpędziły. 4,5 tysiąca jak najbardziej w teście czeka. 4400 zostało przebite. Zamknięcie jest powyżej, tak więc jest tutaj również bardzo pozytywnie, czyli widzimy, że wszystkie spółki, wszystkie te topowe najważniejsze indeksy rosną. Jutro z samego rana będziemy obserwować spółki z LMVIC 40 właśnie, tak więc warto się z tym nagraniem również zapoznać. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hej!